Witam wszystkich, z tej strony Kołodron i zapraszam Was do kolejnego odcinka z serii Zagrajmy w GTA San Andreas. Moi drodzy, w poprzednim odcinku wreszcie wróciliśmy na stare śmieci, czyli oczywiście do Los Santos, chociaż w sumie wróciliśmy do Los Santos, ale do innej dzielnicy, no bo wiadomo, że nie jesteśmy na Grove Street, tylko na Javirze u Mad Doga. I w tym odcinku absolutnie nie będę się brał za fabułę. Na fabułę przyjdzie nam troszkę poczekać, ponieważ w tym odcinku i pewnie w kilku następnych, o matko, nie traktorem. W tym odcinku i w kilku następnych będziemy się, moi drodzy, bawić w robienie wszystkich tutaj wyścigów dostępnych w sumie w grze. I teraz tak, najpierw chciałbym pojechać w jedno miejsce. Konkretnie w to miejsce, ponieważ, moi drodzy, z racji tego, że jesteśmy już kolesiem, no nazwijmy to kolokwialnie mówiąc, już tak dorobionym, mamy 2,5 miliona na koncie, więc no wypada wyglądać jakoś na to siano i chciałbym przebrać naszego CJ-a w ciuchy, które w odpowiedni sposób podkreślą jego status finansowy, może w ten sposób to określę. Zaraz Wam pokażę, do czego tutaj konkretnie piję. Ten sklep, te sklepy z luksusowymi ciuchami, w które chcę odziać CJ-a, one odblokowują się dopiero po misji Sandmarks chyba, tam gdzie dojeżdżamy tą ekipę Foreliego w Liberty City. Tylko gdzie tu był Kai, tu był wjazd. To było tu, to było tu. Tak jest, tu, moi drodzy. Czas ubrać naszego CJ-a właśnie stosownie. Dresiki są spoko, ale no... czas teraz przykozaczyć. Co my tu bierzemy? Bierzemy oczywiście sobie... smoking. Tak, smoking będzie spoko. Oczywiście smoking i dresy no nie za bardzo pasują. 7 koła. Co to dla nas? To są groszowe sprawy. To są po prostu jakieś drobne. Na pełnym luzie. Nogi bierzemy oczywiście, spodnie od smokingu, będzie komplecik, no baja, naprawdę spoko, tak jest, mamy to, następnie co bierzemy, buty, czarne półbuty, tak jest. A czekajcie, bo buty jak buty, 2,5 koła za buty. To jest wszystko drobizna. A te spac? Nie. Nie, 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 jakoś tak. Nie. Nie, 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 nie. Weźmy te czarne. Weźmy sobie te czarne pół buty. Ok. I coś pasowałoby na głowę. Ogólnie chciałbym zmienić też fryzurę CJ-a. Bo tak gładko ogolony mi trochę... A może by to pasowało? Zobaczymy, jak mu coś ubiorę na głowę. Łańcuchy? Nie. Zegarki? Złoty? Krowek? Oczywiście parodia Rolexa. No oczywiście, złoto musi być. Ile to kosztuje? 8 koła. Grosze. Spoczko. I jeszcze weźmiemy sobie okulary. Nie, 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 nie. Nakrycia głowy. A co są te czarne derby? Okej, wygląda to fajnie, tak gangstersko mocno, ale... A kapelusz taki ten czarny, czym to jest? Co to tam ma być? Ciemny kapelusz. Kapelusz byłby spoko, gdyby był innego koloru, nie? To by było naprawdę elegancko. Jasny, czarny... A czarny kapelusz, co? Ten też jest spoko, ale słomkowy, tak, ten pasek, no nie, jak tak, nie. Weźmy ten a la melonik. Tak. No, i to robi robotę. Pięknie. Pięknie, jeszcze tylko fryzurkę, nie wiem, czy będę zmieniał, zobaczymy. Może w tym odcinku się fryzurą, nie wiem, czy będziemy zajmować, ale... No... Atrakcyjność od razu wzrosła, no ale ciuchów mamy za kilkadziesiąt tysięcy. No, masakra jaka, no CJ wygląda kozacko. Weźmy jakąś w miarę furę, żeby dobrze też wjechać na rejon. Tu mamy fryzjera blisko. No to jak mamy tak blisko, no to... No nie skuszę, znaczy właściwie nie odpuszczę sobie
ogarnięcia nowej fryzurki. W sumie CJ wygląda teraz tak troszkę jak Al Capone. Taka stylóweczka, wiecie, nie? Ojca chrzestnego, no ale status mamy odpowiedni już. Mamy parę biznesów. W sumie mamy biznesy w całym stanie San Andreas, więc nikt na nie podskoczy. Do barbera. Najlepsi barberowie, najlepsze zakłady fryzjerskie tylko w Los Santos. Czy to jest opcja na łysą głowę? Nie. To są te same, co były ten, co były w Las Venturas. No to daj sobie spokój. Powinien się zastrzelić za to ziomuś. Ale już ci odpuszczę. Żyj sobie. Dobra. Drugi barber gdzieś tu jest bliżej. Jest coś tam tutaj po drodze. No jest tu blisko. Blisko. I tak musimy jechać w tamtą stronę, więc luz. Bo moi drodzy, ja mówiłem, będziemy zajmować się ściganiem i co tylko. Troszkę odcinka zmarudzimy na nowy outfit, ale no trzeba. Trzeba się pokazać z tej najlepszej strony, takiej penerskiej, na bogato. Albo się bawimy, albo się nie bawimy. Więc no w sumie no fura, która mi tutaj towarzyszy, powinna być czymś w rodzaju turismo. Albo jakiś taki van potężny. Ale coś sobie dobierzemy, coś sobie wybierzemy. Mogę nawet najzwyklejszą furę wziąć i stuningować, za tuning też się będę musiał wziąć, też będę musiał to ogarnąć, albo jakiegoś fajnego sobie zrobić, takiego all inclusive sentinela. To by było spoko, ale tu moi drodzy, wreszcie na Grow. Znaczy w okolicy Grow, no te stare rejony. Z jednej strony bardzo się cieszę, że tu wróciliśmy, ale z drugiej strony smutek człowieka bierze, że no niestety, no gang się rozsypał. Nie jest tak, jak powinno być. Wszystko się posypało totalnie. A nie wiem, czy gdy zmienimy fryzurę, to on się nam kapelusik zdejmie? Nie wiem, czy jak to jest zaimplementowane i ogarnięte. Szczerze powiedziawszy, nie pamiętam, jak to gra... jak to gra reaguje na takie zmiany fryzury, kiedy mamy nakrycie głowy. Nie, chyba nakrycie głowy nam się zakłada z powrotem. Chciałbym sobie ogarnąć fryzurę... Zobaczymy jeszcze jaką. Jakie tu masz tutaj opcje, ziomuś? No, jest spoko. Zróbmy na przykład łysy i broda. Pięknie. Teraz wygląda CJ normalnie jak Suge Knight, nie? Suge Knight 100%. I nie wiem, czy zostaje nam ten kapelusz? Naprawdę jak Suge Knight. Zdjął się nam kapelusz, ale wyglądamy, no... Mi się to mega podoba. Kapelusz sobie zaraz założymy z powrotem. I naprawdę będzie kozak. Dobra, wlećmy na chwilę na chatę. Na Grow. Ciekawe w sumie, co nam się dzieje, czy ta chata w ogóle jeszcze stoi. Czy jej tam nam nie ograbili, nie zniszczyli, nie sprzedali, nie poszedli do tego. No bo w sumie, kto się tą chatą zajmuje? Switch siedzi, niestety. A my się pławimy w luksusach, głupio, ale no tak jest. Switch siedzi, Kendall jest teraz w... San Fierro chyba jeszcze z Cezarem. Może już tutaj wleciała na chatę do Mad Doga, nie wiem. Jedno jest pewne, że zniknął nam dolarek. Zniknął nam dolarek, z którego czerpaliśmy zyski, ale hacjenda wygląda na nienaruszoną. Wejdźmy do garderoby. Załóżmy sobie z nakryć głowy, rzecz jasna. To będzie tutaj nakrycia głowy, czarne derby. No, jest spoko. Oczywiście łysiny nie będzie widać, ale ta broda nam pasuje. Spoko. Teraz naprawdę jest penersko. W sumie mam być też menadżerem Mad Doga, on jest też kasiaty, więc wszystko się zgadza. No i teraz jest git. Teraz naprawdę jest git, chociażby bez tego kapelusza też CJ dobrze wygląda, tylko że bez tego kapelusza CJ wygląda jak ochroniarz. A teraz wyglądamy jak, no, like a boss. Normalnie, jest grubo. Mi się to podoba. Złote sikory, krawat we wzory. I tak dalej. Moi drodzy, wreszcie przejdźmy do tego, co miałem zrobić, czyli oczywiście ogarnąć sobie ścigałkę, nie ścigałkę, wyścigi. Najpierw tutaj na tym stadionie ogarnijmy. Moi drodzy, te wyścigi się nam odblokowują chyba dopiero, kiedy ogarniemy sobie szkołę jazdy. To rusemka, jedziemy. Moi drodzy, 12 okrążeń. Wydaje mi się mogło, że to bardzo dużo. Tak naprawdę te okrążenia robimy w jakieś 30 sekund jedno, więc tutaj czy na 4 minuty, przepraszam, no na 6 minut chyba cała trasa nam wypadnie. Więc pełen luz, z tym, że to na co trzeba najbardziej uważać, to jest zniszczenie naszej gabloty. Tutaj nie ma co za bardzo się pchać na początku.
tak czy jak i dogonimy, tylko tu naprawdę trzeba ze spokojem. Przy przedzieraniu się przez tych wszystkich przeciwników jest duży problem. Tak, to nie ma największych tutaj, najmniejszych nawet problemu, żeby podoganiać, tylko trzeba się po prostu umiejętnie pomiędzy nimi tutaj przebijać, przeciskać i tak dalej. W sumie CJ powinien mieć tutaj do tej misji swojego szofera, nie? CJ tak, teraz powinien mieć swojego gościa tam odjeżdżenia. Ja się w tym nie będę babrał, ja jestem dorobiony. Ziomek jedź za mnie. W sumie to CJ teraz powinien zlecać misję innym, a nie, że on jest bezpieczny od tej brudnej roboty. Dobra, jak widzicie, okrążenia 26 sekund na pełnym luzie. I teraz, moi drodzy, lecimy sobie na luzaczku. Po derbach, moi drodzy, zaraz pojedziemy do następnych wyścigów, bo tych wyścigów będzie naprawdę od groma i trochę. Bo na stadionie mamy tylko jeden wyścig. Właściwie na każdy jeden stadion, bo jeden stadion mamy w każdym z miast, czyli w Los Santos, San Fierro i Las Venturas. No to mamy po jednym wyścigu, one się oczywiście między sobą różnią, są urozmaicone. I tak samo mamy taką symbol chorągiewki na mapie w każdym mieście. No i tam to nam będzie dawało możliwość wyboru jednego z kilkunastu wyścigów, tak, kilkunastu. No i to też są różne, różniste wyścigi na różnych pojazdach, tak więc tutaj, jeśli chodzi o różnorodność, z pewnością nie będziemy narzekać, będzie się działo sporo. Ale nie ma sobie tutaj faktu, najpierw przejedźmy tutaj ten pierwszy, nie ma co się śpieszyć, oczywiście mamy interaktywną kamerę, tak więc nieźle, tutaj twórcy też zaimplementowali taki tłum rodem z pierwszej mafii. Wiadomo, no można byłoby tu jakiś tutaj petów postawić, ale no w sumie to jest sprawa absolutnie opcjonalna, ale z tego co się orientuję, to te wyścigi liczą się do 100% gry, więc żeby sobie gierkę okiwać na 100%, trzeba mieć te wyścigi już ukończone. No i oczywiście poza profitem finansowym otrzymamy też na stałe przy stadionie furki do jazdy, tak więc może być. I za ten jeden wyścig dostajemy dwie konkretne bryki, tak więc to się mega opłaca. Dobra, już siódme okrążenie, więc pełen luz. Tu już widzę ziomeczka, dublujemy, ale to dublowanie też jest trochę problematyczne, ponieważ po raz kolejny musimy się przyciskać. A co za tym niestety idzie, może nam się tutaj damage furki zwiększać. Im większy damage fury, tym oczywiście mniejsza jej żywotność. Trzeba będzie się mieć na baczności, kiedy nam już dymek z chłodnicy poleci, ten biały. Na razie spokój, ale no też się trochę niepotrzebnie ubijam. Więc na luzaczku. No 3.20 już jedziemy, więc około 5 minut pewnie ten cały wyścig, może 5 minut z hakiem. Tak więc luz. Nie wiem, ile zajmą mi wszystkie wyścigi we wszystkich miastach. Podejrzewam, że co najmniej 4 odcinki. XD, kiedy ja liczę 4 odcinki, to o. Ale tak się nie bawimy. Tak się nie bawimy. Szybko, szybko, bo stracę zaraz prowadzenie. Zawsze kiedy mówię, że będą 4 odcinki, to pewnie będzie ich 8. Ale wydaje mi się, że tak strasznie nie będzie. Chociaż no, podejrzewam, że niektóre wyścigi też pewnie tam jakoś dadzą mi w kość. No ale no, nikt nie mówi, że będzie łatwo. Aż powiedział, że chcę zrobić te wyścigi, żeby troszeczkę potem tak płynnie przejść do fabuły, wiecie, potem sobie samą fabułkę już cisnąć i tyle. Bo siłą rzeczy fabularnie gra nam później wymusi taką jedną przerwę od misji. Z pewnością... Matko jedyna. O, już się dymie, trzeba uważać. Z pewnością wiecie, do czego piję. Dobra, wyprzedzajcie mnie. Nie śpieszy mi się teraz. Tu muszę teraz umiejętnie między nimi manewrować, bo jeszcze nam zostały dwa kółka. Trzeba tylko uważać na kondycję naszej fury i będzie gites. Dobra, tutaj jedźcie, jedźcie, jedźcie. Przewagę mam pewnie tak dużą, że na pełnym luzie. W sumie mogliby tutaj twórcy dać jakiś pit stop, nie? Ale no, już mniejsza z tym. A to tutaj byłoby za łatwo, bo zrobilibyśmy sobie dubel na okrążeniu. Zjechali do pit stopu i byśmy dalej jechali na pełnej bombie, więc może to i dobrze, tego pit stopu tutaj nie ma. Ale fajnie zaprojektowana trasa, podoba mi się to. Przyjemna furka do jazdy. Oczywiście furka znana nam z GTA Vice City. Ją dostawaliśmy za... chyba za drugą listę w Sunshine Autos, ale nie dam sobie ręki uciąć. Dobra, zaraz będziemy kończyć, bo to już jest 12 okrążenie już. Czyli będzie 5,5 minuty jakoś pi razy oko. Pomału, ledwo to się wyrobiłem. Aż się dziwię, że jeszcze mi skill nie poskoczył w jeździe, właściwie w prowadzeniu pojazdów.
Dobra, kończymy to. 10 tysięcy. Niecałe 5,5 minuty. Nowy najlepszy czas i tak dalej. Pięknie, 10 koła wpadło. Znaczy osianko mnie chodzi, ale żeby to mieć ogarnięte, nie? No jak widzicie, zrespiły nam się dwie bryczki Monster Truck i ta furka, którą teraz jechaliśmy. Tak więc co, no nie ma co, Hot Ring Racer, tak jest. Ale nie ma co spoczywać na laurach. Zaznaczmy sobie tutaj dokładnie Mały Meksyk. Może być nazwa adekwatna do tego, co nam się będzie działo. Lecimy, moi drodzy, z wyścigami. Tutaj będziemy mieli predefiniowane fury do każdego wyścigu, więc to nie jest tak, że podjeżdżamy sobie tutaj Hot Ringiem i jedziemy Hot Ringiem. Tu nam gra sama wybiera i w razie niepowodzenia najfajniejsze jest to, że gra nas automatycznie teleportuje do początku wyścigu, właśnie do tej flagi, więc to nie będziemy musieli za każdym razem się wracać. Bo to czuję, że parę faili się może zdarzyć. Sorry, ziomuś. Tak, właśnie tu muszę wjechać. Fajnie się tę furkę prowadzi. Okej. No i moi drodzy, wybierzmy sobie pierwszy wyścig. Chwileczkę. Aha, tu mamy te złe ziemie, to już robiliśmy. Dobra, bo myślałem, że coś się zbagowało. Ten robi... A, to jest ten z misji z Cezarem. Ale moi drodzy, tak wiecie co, dla porządku zróbmy wszystkie te wyścigi po kolei. Weźmy ten, wyścigi lowriderów. Tak wiecie, dla porządku sobie objadę wszystkie, żeby mieć już pewne, że mam wszystko zaliczone. Tutaj no nie będzie żadnej niespodzianki, ten wyścig trudny jakoś tam specjalnie nie jest. Trzeba tylko się na początku mieć na baczności, żeby się po prostu między nimi wszystkimi poprzepychać i będzie gites. Ale jak tak będę jeździł, to nie zrobię nic. Tak więc lecimy, żeby to dużo nie stracić, bo wyścig za długi nie jest. Okej, tu ich teraz troszeczkę podgonimy. I będzie gites. Dobra, może właśnie dobrym rozwiązaniem będzie nie jechać pod prąd. Okej, chciałem powiedzieć, że okej, ale jeszcze nie. Ale jakoś wyszedłem z tego obronną ręką. Ciekawe, czy uda mi się ten wynik poprawić. Oczywiście ten wyścig robiliśmy w ramach misji, jak mówiłem, dla Cezara, ale no, tak jak mówiłem, wszystkie zaliczymy te wyścigi i koniec. Znaczy nie w tym odcinku, ale ogólnie. Dobra, spokojnie. I tak jak też wspominałem, wyścigi będą się odbywały nie tylko w autach. Będą różne środki, że tak powiem, lokomocji. Ale co ja tam będę za dużo gadał, za chwilę sami się przekonacie. Tylko nie pamiętam, kiedy mamy ten wyścig zaliczony, czy gra nam za niego sianko wypłaci. Zaraz się dowiemy. Oj. Niebezpiecznie. I wydaje mi się, że nawet wynik poprawię. Tak przynajmniej się zdaje. Albo i nie. Nie, chyba nie poprawiłem, bo byłoby, że najlepszy wynik. I sianko na mnie wpadło. Mniejsza z tym, ale wygrałem, spoko luz. I sianko nie wpadło, bo nie poprawiłem wyniku. Tak. Albo go wyrównałem po prostu. Mniejsza z tym. Teraz mała pętla i 1 km. No i widzicie, teraz lecimy na motorach. Tak więc zobaczymy, jak nam to wyjdzie. No, mogą być problemy. I to bez ściemy, ale ja sobie tutaj przyspieszę. Tu widzę, że lecimy 500 normalnie. No te krótkie wyścigi mają to do siebie, że mało mamy czasu na nadrobienie ewentualnych strat. O, było niebezpiecznie blisko, żeby walnąć w lampę. Czy ja tego ziomeczka jeszcze uda mi się dogonić? Mam nadzieję, tu na zakrętach widzę, ziomek dużo traci. No a też nieźle mu idzie. Ale niestety lampa, jego lampa oszukała mnie, fizyka. Dobra. Ale chyba się uda to zrobić. I nie pamiętam, jak to jest z kaską za te wyścigi. Czy za każdy dostajemy 10 tysięcy, czy za te dłuższe więcej? Okej, 10 koła, moi drodzy, siedzi. Tak więc kolejny wyścig pyknięty. Okej, ten mamy. I lecimy następny. Tutaj miłośnik bezdroży. 3 km tym razem. Okej. Nawet nie wiedziałem, że jest ziomek, który daje tutaj animację machania flagą. Nieźle. Pomału. Zobaczymy, no jeżeli to są te bedroża i takie te zawinięte, wywijasne, no to może być ciężko. Tu trzeba trochę, wiecie, na złamanie karku jadzi troszkę, no, że tak powiem, nieczysto grać. Spychać trzeba naszych przeciwników, gdzieś tam ich wywalać i tak dalej. Dobra jest, na razie spoko.
tu trzeba naprawić mnie na baczności, bo można spaść. A jeżeli się spadnie, to już jest po zawodach praktycznie, nie? O, oj, 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 no oczywiście ruch uliczny nie jest wyłączony na ten czas, no bo to są wyścigi chyba, no w sumie nielegalne, nie? Ale gdyby były nielegalne, to by się policja przyczepia. Oj, 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 oj. Pomału, jak tam przeciwnicy, no są blisko, nie da się im tak lekko odskoczyć. Dobra, luz, 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 luz. Tak trzeba pulsacyjnie hamować, nie można cisnąć bez przerwy klawisza odpowiedzialnego właśnie za hamulec, tylko tak pulsacyjnie, bo możemy wywalić się przez przednie koło, aby nie patrzeć, nie? Znaczy tył nam się podniesie, jeśli wywalimy. A tego chciałbym uniknąć. No, no, oj, 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 dobra, po temacie. Tak, już dobrze szło. Dobra, możemy nawet zniszczyć naszego tutaj motorka. Jeszcze raz. No i widzicie, wywaliłem się na łeb na szyję i po temacie. A tak już dobrze szło, ale to nic, popraweczka będzie. Okej, to nam trochę taksówka pomogła. Aż się dziwię, że teraz taksówki są po mojej stronie, przecież przeważnie było odwrotnie. Ojoj, tu naprawdę trzeba będzie cisnąć do oporu i z jednej strony bardzo szybko, z drugiej strony bardzo ostrożnie. Trzeba będzie duże ryzyko tutaj podejmować. Dobra, lecimy, 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 lecimy. Maksymalne przyspieszenie, bo tu mamy teraz prosto. Okidoki, teraz pulsacyjne hamowanko. Ok, ale i tak mnie trochę podniosła. Wtedy tracimy kompletnie, kompletnie, że tak powiem, kompletnie nam tutaj siada sterowność naszego motorka. Kompletnie tracimy panowanie nad naszym motocyklem, to chciałem powiedzieć. Ale jak zwykle gdzieś tam mi słówka zabrakło, dobrze. Oj, 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 oj. Gites. Spokojnie. Dobrze. Tu, żeby znowu nie wypaść. Tu chyba wypadłem ostatnio, nie? Chyba tak. I kiedy ten wyścig się kończy? Chciałbym, żeby już. Bo jest troszkę stresujący, nie powiem, że nie. Ale chyba się... O, 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 jakoś się chyba uda. Dobra, tu możemy przyspieszyć coś, nie coś. Aja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 j
więc czyżby taksówki chciały jednak mi pomóc? I koniec! Dobra jest, mamy to wreszcie. Uff. Mamy to, dobra. Baja bongo. Czas na następny wyścig. Teraz co mamy? Wyścig po mieście. I znowu motocyklami, ale czy będzie tak trudno jak ostatnio? Zobaczymy. Dawaj, 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 dawaj. Nie, bo tu widzę jest bardziej na prostych odcinkach. Tu nie ma tych takich tych zawijasów, zakrętasów. Więc spoczy. Zobaczymy, w jakim też tempie ogólnie będą mi też szły te wyścigi, bo trzeba brać na poprawkę ilość tam powtórek, nie? Jak coś tam skiepszczę. Okej, okay. Nie no, to jest jak na razie przynajmniej prościej, bo tutaj mamy faktycznie zgoła inny teren, tu nie możemy gdzieś spać, wypaść. Tych takich zakrętasów nie mamy, mamy dużo bardziej proste odcinki. Gites, pod góreczkę teraz. Dawaj, dawaj, CJ. Dobra, na pełnej. Okej, okay, skill mi podskoczył na motorze, może być. Nie zaszkodzi to na pewno. Ledwo to się przed tym Greenwoodem wyrobiłem. Okej, okay, tu jest zgoła inne tempo jazdy, nie? Tu jest naprawdę spoko. Oj, ale tu trzeba też na ruch uliczny bardzo uważać. Nie, dobrze, dobrze, chciałem nie w tę stronę zjechać. Tu zawsze na tej autostradzie, na tej obwodnicy zawsze miałem problemy, gdzie trafi na odpowiedni zjazd, nie? Masakra. Dobra, ale wychodzi na to, że większych problemów raczej tu nie będzie. Tu mamy zjazd. Nara, 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 nara. Dobrze, tu znowu. Oj, tu trzeba uważać, żeby nas nie podbiło gdzieś. Pięknie i chyba kończymy. Tak jest. Za pierwszym. Siedzi. Kolejne 10 koła może być. I to mi się podoba. Tak to można grać. Dobra, teraz Winewood, znowu 3 km. Szkoda, że w opisie nie daje nam gra jakiejś podpowiedzi, czym będziemy jechać. No tu teraz mamy furki na szczęście.
I widzicie, każdy ma swoją. Tu jeden sentinel, to jest blista. Tu mamy, nie wiem, co tam jeszcze z przodu jedzie. Zobaczymy, jak ten wyścig nam się tutaj ułoży. Czy za pierwszym zionie, czy nie. No, w aucie jest o tyle lepiej, że się nie możemy wywalić, nie? Znaczy, możemy się wywalić kołami do góry, ale nie możemy spadać z motocykla, nie? To jest ten plus. No, te fury nie są jakimiś demonami prędkości. Przeciwnicy też jakoś wybitnie, widzę, sobie nie radzą. No, ale gdzieś tam zajeżdżają, gdzieś tam próbują mi broić, że tak powiem. Dobra. Spoczko. Teraz tamtego, żeby doścignąć, oczywiście, o ile to się uda. Uda się, bo widzę, że ziomek ma problemy sam ze sobą. Tak więc ciśniemy. I tak jak mówiłem, to co gra nam daje, musimy brać, nie możemy tutaj sobie furki wybierać. Żeby tu nie wypaść. No, niebezpiecznie blisko było. I ziomeczki ścigają, nie powiem, że nie. Nie odpuszczają. Na 3 km jest to trasa. Troszkę pewnie dłużej ją będziemy jechać, bo jakby nie patrz, no furki są tutaj wolniejsze niż motocykle, więc pewnie troszkę dłużej nam zejdzie z drogi ziomek. Tylko na szczęście oni się tutaj w autach dużo gorzej, znaczy dużo mocniej bagują niż w przypadku motocykli, nie? Motocykle to tam jadą jak po sztureczku praktycznie. Nasi przeciwnicy. Dobra, skrótem. To, żem se skrócił. Na koła, na koła. Dobra, 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 dobra. Nie wiem, czy to było dobre rozwiązanie, czy złe. Czekajcie, to tu. Dobry, ja wjazd wybrałem. Niedobry. Ale żem teraz to skiepścił. Gro, czemu to było tak wredne? Co, tu nikt nie jedzie? O co tu chodzi? Nie, oni chyba też się pogubili. Dobra, niech ten wyścig już się kończy, co? Please. Niech to się dziadostwo wreszcie skończy. Bo ja trochę na pałę jadę, naprawdę. Niby 3 km, ciągnie się jak flaki z olejem. Gdzieś są z tyłu, nie wiem, nawet nie spoglądam, bo się cykam. Ale chyba zaraz będziemy kończyć tej. Dawaj, dawaj, jedź, jedź, jedź. No, bo tutaj zaczynaliśmy gdzieś koło Ammunition. Tak, tu chyba będzie teraz końcówka. Tak jest, mamy to. Uff. Baja bongo. Jakoś się udało. Chociaż tak całkiem łatwo nie było. Blista numer 2. Dobra, niech będzie. Drugie miejsce będziemy z blisty. Na 4 km teraz. Autostradą. Dobra. No tutaj już widzę all inclusive. Tutaj będzie na pewno szybciej, ale też będzie bardziej niebezpiecznie. No i widzę, że Buffalo jest tak szybkie jak ten Super GT. No to nie jest mała osiągi bryczka. No i dobra, teraz żeby się jakoś umiejętnie poprzepychać. Chociaż wolałbym Bulleta, tak szczerze, nie? Skrótem raczej. Nie inaczej. I ciśniemy. I byleby teraz utrzymać tę przewagę, będzie dobrze. Dobra. No, tutaj niby kilometr dłużej, ale dużo szybszą furką, więc czas też powinien być podobny, tam około 2,5 minuty. Powinno się to udać ogarnąć. Autami jakoś się łatwiej jeździ, nie? W wyścigach. Motocykle są dużo bardziej problematyczne. Dobra, gites. Teraz tutaj, żeby się tylko nie pogubić. Prawda szczerze, że chyba tylko jeden... O matko, gdzie ja tu pojechałem teraz? Aha, to żem super pojechał. No to zejdźmy sobie tu, zjedźmy właściwie. Dobra, nadrabiamy. Oj, skiepściłem to mocno. Źle zjechałem, nie? Może nadrobimy. Bardzo mało jeździłem tych wyścigów, kiedy tam grałem sam na siebie, chyba tylko raz to przechodziłem wszystko. Dobra, czy uda mi się to nadgonić, tą całą wesołą ekipę? Zobaczymy. Zależy też, jak będę ja, jestem czwarty na razie. Dawaj, dawaj, dawaj. No jak oni tak będą jeździć, to mi się może uda, ale ojoj, ale też za dobrze nie jeżdżę. Cyk. Dobra, ojojoj, pechowo. Chyba nie uda mi się nadgonić, nie? Będzie chyba... O matko, to było w ogóle kiepskie. No ale spróbujemy. Jeszcze nie wszystko stracone. Tylko to jest raz prosty odcinek i oni będą lecieć jak szaleni pewnie.
Aj, co on wpadnie? Ale mnie teraz szczęśliwie troszkę obróciło. Oj, nie, nie, nie. Dobra, nie ma co. Wysadzamy brykę. I gramy jeszcze raz. O, czemu wyszedłem? Nie ten klawisz. Jeszcze raz. Może niebieski będzie dla mnie szczęśliwszy. Ale gdzie tam trzeba było zjechać? Nawet nie wiedziałem, w którym miejscu trzeba było zrobić zjazd tam. Gdyby ten zjazd byłoby wszystko ok, byśmy kontynuowali, bym wygrał. A tak to Lipton. Zobaczymy, jak teraz pójdzie. No najwyżej troszkę się będziemy męczyć. Mniej lub bardziej, ale koniec końców pewnie się uda to zrobić. Oj, oj, oj. Ten skok jest też troszkę niebezpieczny. Rzekłby nawet, że karkołomny. Ale mniejsza. Jedziemy, jedziemy. Pełne skupienie musi być i tak dalej. No bo tutaj, no, fakt faktem, duża prędkość spoko, ale też opanowanie fury jest przy takich prędkościach dużo trudniejsze i wymaga, no, większego refleksu. W sumie tak czuję się, jakbym grał we Flatouta. Dobra, i teraz tak, tutaj musimy jechać, wszystko git. I wychodzi na to, że gdzie teraz? No i tak będę jeździł, to nie zrobi nic. Nie, nie, musimy jechać jak oni, bo ja nie wiem, gdzie tu trzeba jechać. Tutaj. A, tu jest zjazd. Już to oczywiste, dobra. No to gonimy znowu. Stracimy, ale chyba nie tyle, co ostatnio. Tak, to oczywiste, że tutaj jest zjazd. Ja oczywiście uliczkę wcześniej pojechałem i lipa. Dobra, ganiamy wesołą naszą tutaj gromadkę. Gites, czwarty już. Albo i nie, bo... Bo nie. Okej, oni też widzę na lampach bardzo mocno fikają kozły. Opanujemy, opanujemy. Banshee spłyń. Dobra, w locie też opanowane. No, może się uda nawet. Jak oni gdzieś tam walną gonga, to jest po robocie, nie? Albo jak ja walnę gonga, to jest po robocie. Drugi jest w zasięgu i pierwszy sobie też, bo oni obok siebie jadą. Zaliczyło, punkt zaliczyło. To są dwa bulety, dobrze ja widzę. Ajajajaj, pojechałem jak głupek za nim. Dobra, ale jeszcze wszystko jest do odratowania. Chyba, że to jest koniec już tego wyścigu. Koniec, aj, tak blisko. Dobra. Dobra. Drugie miejsce, moi drodzy, mnie nie rajcuje, musi być pierwsze. Ale w tym odcinku już tego nie ogarniemy. Więc ja tu lecę zapisać, chyba najlepiej będzie na chatę do CJ'a, nie? Najbliżej. I będziemy w następnym odcinku kombinować, już wiem, gdzie jest ten zjazd, więc luz. No i tak będą się toczyły następne odcinki. Wszystkie następne odcinki będą pod znakiem tutaj właśnie. Pod znakiem dużej ilości wyścigów. No jest takie urozmaicenie, przynajmniej będę mógł sobie rzucać jakieś off-topiki, chociaż mało tych off-topików będzie, bo będę się starał skupić na jeździe, nie? Dobra. W każdym razie mam nadzieję, że odcinek był znośny, przynajmniej CJ teraz wygląda jak półtora gościa, dosłownie. Penner niesamowity, dobra. W sumie po co ja sobie zaznaczam chatę CJ'a, przecież ja to doskonale wiem, jak się tutaj po Los Santos poruszę, bo to miasto znam najlepiej. Okej, okay, jakim cudem stoi tu auto Ridera? Może jego duch będzie nas straszył, tylko nie to. Dobra, zapiszmy sobie, moi drodzy, gierkę. Zapomniałem, że mam tutaj wszystkie givery. Matko. Okej, moi drodzy. Tak więc CJ ubrany na Penera jest. Rozpoczęliśmy wyścigi, więc też jest spoko. Następne odcinki też będą stały pod znakiem ścigania się. Tak więc cóż, moi drodzy, żeby to jakoś nie przedłużać, jak dalej będą toczyły się wszystkie wyścigi i czy koniec końców wszystkie wyścigi uda nam się tutaj ogarnąć na pierwszym miejscu, tego wszystkiego, moi drodzy, dowiemy się w odcinku następnym. Okejka, moi drodzy, odcinek zbliża się pomału do końca, tak więc żegnam się z wami. Do zobaczenia w kolejnym odcinku z serii Zagrajmy w GTA San Andreas. Póki co, trzymajcie się ciepło i cześć!